Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Port Noworosyjsk i muszę w tej bitwie zrobić dwa fragi do zadania dziennego, a że jest to pierwsze zadanie dzienne, dlatego jest tak łatwo. Oprócz tych fragów nie muszę robić nic innego, nie muszę wygrać, nie muszę się zajmować niczym innym, tylko dwa fragi. I zaczynam hajdynką i będę jechał na właśnie tutaj, na tą ulicę, troszkę bliżej podjadę do punktu A. Tam będę próbował coś zdziałać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mapa Port Noworosyjsk jest olbrzymią mapą, podzieloną na kilka mniejszych fragmentów i te fragmenty są udostępniane do różnych bitew pod tą samą nazwą. A może jest odwrotnie, może jest kilka map i pokazywanych jako jedna. Nieważne, w każdym razie mam już przed sobą podświetlenia. Próbuję strzelać przez mur na ślepo. Pierwszy strzał, pierwszy pocisk ugrzązł w gruzie. M18 odjechała, a ja próbuję złapać następne podświetlenia. Jest SU-152, było zielone, ale tym razem pocisk ugrzązł albo we wraku, albo w jakimś murku. Tak czy tak nic się nie udało zrobić. Będę próbował się schować trochę, bo tak stanąłem na środku tej ulicy, jakbym sam się o coś prosił. Trafienie w 109. No z tym kolegą to akurat nie będę chciał się strzelać. Jak tylko mnie zobaczy, to skończy zabawę. Rozwalone M4A2. Na razie punkt nie jest przejmowany przez nikogo. My jesteśmy dość daleko od kapa. Czerwoni też jeszcze muszą się postarać. Tutaj mi kolega przeskoczył. Spałka 3002. No nie. Nic tutaj się nie da zrobić. Dlatego zostawiam to miejsce, zwłaszcza że poszło dużo artylerii. I będę szukał szansy na ich flance. Tutaj nie mam żadnego podświetlenia, ale na mapie, minimapie widać, że daleko przede mną jest ciężki czołg. No zobaczymy, jak to się ułoży. Mam podświetlenie na T-34-85. Teciak ściągnął mi gąsienicę i schował się za murkiem. Za to wyjechała M6. Przeskoczył Waffenträger. No i dostałem obrażenia chyba właśnie od tego teciaka, od tego tygrysa ciężkiego czołgu, który tam stoi daleko, daleko. Powtórzył strzał i skończył zabawę. No cóż, tym razem idzie F-ka do użycia. Szkoda trochę H1-ki, tylko dwa fragi zrobione, to jest no mało, malutko. Zadanie już mam zaliczone po tych dwóch fragach, no ale chciałoby się więcej. Zobaczcie na mapę, jak to wygląda. To jest to, o czym mówiłem. Tutaj nad tą zatoką są skupione te wszystkie mapy, które Gaijin udostępnia. Ja odpuściłem sobie lot za AD4, był trochę za daleko. Przede mną był jeszcze drużynowy w samolocie, więc to on się nim zajął. Ja nie miałem nic do roboty. Próbuję wypatrzyć jakieś pojazdy na dole. Jest ten tygrys. No ale z Spitfire'em to ja mu za wiele zrobić nie mogę. Robię nawrót, będę chciał jeszcze coś znaleźć, a zaczyna do mnie strzelać pelotka, więc w jej kierunku lecę. Włożony krytyk i nic więcej. Nie było sensu dłużej latać, zwłaszcza że czas na samolocie się kończył.
Wolałem się rozbić i wrócić szybko do czołgu. Jest podświetlony ten tygrys. Odbity jego strzał. Schowany za tym gruzem. Mój pocisk nie trafił. Teraz udało się zrobić krytyczne trafienie. Strzelec dostał obrażenia. Wysyłam na tego tygrysa artylerię. Tygrys do mnie strzela. Próbuję złapać jakiekolwiek podświetlenie. On jest mocno skontowany. Znowu pocisk gdzieś zginął po drodze. No, chyba artyleria zaczęła działać. Tym razem już duże obrażenia na załogantach. Dostał kierowca, więc tygrys się nie wycofał. I w końcu rozwalony, zniszczony. Mam trochę artylerii, dokładnie jedną, więc wyrzucam ją na punkt. Tam wjechali czerwoni. I teraz nasza przewaga na pasku będzie topniała. Jest kolejny samolot, tym razem bombowiec. No i celem będą właśnie te pojazdy na kapie. Myślałem, że są bliżej siebie, że bardziej skupieni, łatwiej będzie zrobić więcej fragów. No niestety, muszę wybierać pojedyncze cele. Cztery bomby do zrzucenia, cztery wyrzucone. I bombowiec stracony. Z tych czterech bomb wpadł jeden frag, trochę mało. Są jeszcze trafienia, będą punkty. No ale wolałbym fragi, bo tutaj jest niewesoło, jest dużo czerwonych. Już przejęli punkt i wyjeżdżają z tego punktu dalej. Artylerię wysyłam tam, gdzie jest ich najwięcej. Dokładnie stało ich dwóch koło siebie. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No a tutaj mam przed sobą KW-85. KW wycofał się za narożnik. Próbowałem jeszcze w dolną płytę strzelić, ale było troszkę za późno. Trafiłem w takie neutralne miejsce, ani w dolną płytę, ani w gąsienicę. Mój strzał odbity. Czekam, co zrobi kabulec. No chyba będzie jechał. I tym razem już dolna płyta cała pokazana. Rozwalony ten ciężar. Jest tu jeszcze przede mną M6. Na wydrę strzał trafiłem w mur. Ten przestrzał tutaj w okienku chyba nie działa. M6 trafiła do mnie, mi podniosło działo, nie mogłem się odgryźć. Teraz wycofuję się, robię naprawę, bo jakieś naprawy każę robić Gaijin, więc je robię. No, M6 też nie bardzo się kwapi tutaj do wyjechania, dlatego wycofuję, bo czerwoni już wyjechali daleko za kapa. Teraz trzymają naszych, nie mogą wyjechać na tą uliczkę. No i przede mną jest T-34-85. Jest tu jeszcze kolega M4. Tak bokiem ładnie stał, czekał na swoją kolej. No i się doczekał. Troszkę towarzystwo przerzedzone. M6 chyba będzie do mnie tutaj jechała. Przy punkcie ten średniak zginął. No i tak jak mówiłem, M6 jedzie. Czekam na nią. I dostaję strzała z prawej strony.
takiej sytuacji tak był niemalże pewny. M4A3 115, łatwy cel, tak w ogóle wszystkie M4 są łatwe, jeżeli pokażą kadłub. No, M6 próbowała mnie objechać, ale ja byłem szybszy, objechałem ją i wykończyłem. Drużynowy wjechał na punkt, przejmuję go i to był najwyższy już czas, dlatego że straciliśmy naszą przewagę całą, praktycznie całą, cały pasek strzelb. No i przede mną jest M42, niewygodny dla mnie cel. Weszło krytyczne, zciągnięci załoganci i dokończony przez drużynowego. Mam zrobionych 10 fragów, wyprzedza mnie kolega z 12 fragami. No i kolega wykorzystał to, co gejdziny dały. Będą fajerwerki, będzie bomba atomowa. Szkoda, że nie moja, ale też się liczy. Zawsze to fajnie być przez gejdziny docenionym. Jeszcze jeden frag, 11 zrobiony na teciaku. I nic więcej nie będzie, mimo że tu pokaże się za chwilę czerwony. No. No właśnie, tu za tego narożnika wyjeżdża przeciwnik, ale nawet nie zdążyłem trafić, bo drużynowy zrzucił atomówkę. Są fajerwerki, a z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawię jeszcze statystyki. Cześć!